Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku serii Komiksologos. Cztery tytuły z czterech różnych wydawnictw, cztery bardzo różne tytuły. Czyli można powiedzieć klasyczne odsłony Komiksologos przed nami. Zaczynamy od epilogu autorstwa Pablo Velarde z wydawnictwa Team of Comics. Tłumaczami są Aleksander Jakub Jankowski. 240 stron ma ta opowieść. Niesamowita opowieść. Może najpierw o samym twórcy Pablo Velarde. Urodził się w 1966 roku w Sewilli. I jest to jego pierwszy komiks niehumorystyczny. Co widać przy kresce, która jest, no, może być właśnie też wpisywana właśnie nieco w humorystyczną opowieść, ale naprawdę mamy tu bardzo ważną historię. Historię, no, bez spoilerów niestety się nie obędzie. Wam wspominam o tym, że całość zaczyna się prologiem. W roku 79 młody dziennikarz Rodrigo Mendoza, czasami freelancer, czasami nie, dowiaduje się z wpisu z kronikiem matki Milanej, że jego ojciec tak naprawdę nie żyje, bo jest kronika właśnie matki Milana, w której matka szuka, no, partnera. I się cieszy z tego powodu, bo jego ojciec Alfonso Mendoza to straszny był człowiek, cenzor, poznazista, w ogóle taki zgorzkniały, prawicowy, ultra niszczyciel dusz i nie tylko, z którym właśnie nasz bohater Rodrigo w żaden sposób się nie utożsamiał i od wielu lat po prostu nie miał z nim kontaktu. Zerwał cały kontakt z rodziną. Przenosimy się do roku 1984 i dowiemy się, że na zebraniu takim przed wydaniem gazety, że będzie wystawa Antonio Campany, w której będą prezentowani różne postacie, którzy właśnie pomagali w kontrze do Alfonso Mendozy, prawda? Pomagali, ratowali ludzi, tworzyli im nowe tożsamości, paszporty, pomagali im uciec z kraju. No i nasz bohater właśnie zostaje oddelegowany do tej wystawy i tutaj właśnie główny spoiler, wśród zdjęć znajduje się zdjęcie jego ojca. I Rodrigo próbuje dowiedzieć się tak naprawdę, kim był jego ojciec, czy był właśnie takim mega zgorzkniałym, ultraprawicowym cenzorem, czy też może nie. Pojawia się tutaj postać Cezara Fuentesa, twórcy Taranego, który poszukuje legendarnego Koga, który pomagał właśnie ludziom się wydostać z kraju. No i nasi bohaterowie niczym w opowieści detektywistycznej podróżują właśnie, ale tak naprawdę w materiałach, zarówno związanych z Kogiem, jak i z ojcem Alfonsa, którzy opowiadają i próbują znaleźć jakieś powiązania. Bardzo ciekawa kreska, bardzo ciekawa historia. Nie mogę spoilerować, bo to, ten komiks naprawdę nie jest tym, czym się wydaje. Ciągle mamy tutaj takie zmiany fabularne i tak naprawdę zderzenie mitów i z prawdą, tak można powiedzieć, ciągle gdzieś tutaj się pojawia. Więc to kolejny dobry, ciekawy komiks z poznaku właśnie próby interpretacji przeszłości. Wcześniej opowiadałem o dźwiękach Fado. Tam była Portugalia, ale też to był komiks od Timów, a teraz mamy właśnie epilog i Hiszpanię, która również w jakiś sposób daje sobie radę z tym, żeby z przeszłością się rozliczyć. W Polsce, tak jak wspominałem przy dźwiękach Fado, nie mamy takich komiksów z rozliczenia. No może właśnie te roczniki 60. pisarze nie potrafią, twórcy komiksowi nie potrafią się zająć tym tematem. Epilog. Naprawdę fantastyczna historia, opowieść nietuzinkowa, ciekawa fabularnie. Może postacie są jednak... Mój kot zaczął drapać, więc będziemy w tyle drapanie. Na drapaczce. Dobrze, wracamy do komiksu. Naprawdę przyjemna lektura, już po okładce wiedziałem, że będzie to coś ciekawego. Widziałem zdjęcia, ja zazwyczaj nie czytam, o czym jest komiks, zanim go nie zacznę czytać. Tak samo z filmem, nie czytam opisu filmu, zanim nie obejrzę go, po prostu patrzę na twórców, na plakat i tyle. I tutaj właśnie jest podobnie, uważam, że to jest bardzo dobry komiks, który może się wam spodobać. Szkoda, że nie został wydany w wersji kolorowej, bo z tyłu są właśnie kolorowe okładki, fragmenty, więc no trudno, ale bezsprzecznie jest to ciekawa, taka obyczajowa, trochę detektywiczna historia, opowiadające o przeszłości, która ciąży na naszym bohaterze również, przeszłości Hiszpanii. I mówię, jak szkoda, że w Polsce takich komiksów nie ma. Więc przechodzimy od epilogu do moich rozstań. Moje rozstania z Laurą Dean. Komiks troszkę wyglądający, jakby to była manga, ale nie.
Chociaż za komiksem stoi scenarzystka Mariko Tomaki, znana w Polsce z pewnego lata, oraz jest tam z Rosemary Valerie O'Connell. Wydawnictwo Kultura Gniewu, 290 stron. I jeszcze tylko tłumaczenie, Jacek Żuławnik. Komiks wpisujący się w popularny nurt komiksów młodzieżowych, taki young adult z znaku LGBTQ. Komiks taki głównie wydaje serię komiksową wydawnictwo Jaguar. Hairstoppers, o którym opowiadałem jakiś czas temu, który święci jakiś triumf, a dla mnie wydawał się strasznie mega nudnym opowieścią o miłości dwóch chłopaków, ale naprawdę mega nudną. I tutaj też mamy opowieść właśnie o miłości, o wspomnianych rozstaniach z Lavrundi. Bohaterką jest Freddie Ridley, która pisze do Anny Weiss maile, opowiadając właśnie swoje rozstania i spotkania z Lavrundi. I wszyscy mówią, żeby dała sobie spokój z nią, a ona zawsze do tej Laury wraca. Znaczy, Laura jest postacią dominującą, osobowością dominującą, która wykorzystuje wszystkich wokół dla własnych celów. I to wszyscy wiedzą, no ale nie żeby nie ranić Laury, nie ranić Freddie Riley, bo ona jest główną bohaterką, nie Laura Dean. A może nawet inna jest bohaterka główna, teraz to o tym powiem. I właśnie i pyta się Freddy właśnie Anny Weiss, pyta się, nie wiem, wróżek, wszystko co zrobić. Wszyscy mówią, rozejdź się z nią, nie spotykaj się. No, to jest taka nastoletnia miłość, chociaż nasze bohaterki mają po 17 lat, więc są tu przy dorosłości, aczkolwiek czytając ten komiks można myśleć, że mają po lat 14-15, a tutaj już jest prawie 18-latkami, więc to są rozstania, różne też wątki inne związane z nurtem LGBTQ, chociażby tym, że nasza bohaterka pracuje w miejscu, gdzie są osoby właśnie LGBTQ zatrudniane, ale szefowa nie chce na przykład kanapki nazwać nazwiskiem pewnej kobiety, która przez to, że nie zrobiła na coming outu, więc to są takie problemy, można, problemy z niczego, tak? Dużo jest takich opowiastek z niczego. No, ona ma kolegów, którzy też są parą gejów i oni też, no, tam spotka się z babcią, a babcia nie lubi jego chłopaka, no. Takie nastoletnie problemy. I czytając kolejne strony, tak, czytając 100 stron, mówię, Jezu, jakie to nudne. Czytając 150 stron, mówię, o Jezu, kiedy to się skończy. Czytając 200 stron, zacząłem trochę się interesować i doszedłem do wniosku, że tak naprawdę jest sam koniec komiksu jest najciekawszy. I tak naprawdę przez cały czas wiedziałem, kto jest tu najważniejszy, ponieważ tak naprawdę to nie Freddy jest główną bohaterką, to nie Laura jest główną bohaterką. Naprawdę główną bohaterką jest Dudley, nasza przyjaciółka Freddy'ego, heteryczka, można powiedzieć, jedna z nielicznych tutaj w tym komiksie. I ona jest tak naprawdę katalizatorem całej opowieści. Nie będę spoilerował, ale to naprawdę czytając komiks mówię, to jest komiks na miarę współczesnych nastolatków, za moich czasów, już trochę zamierzchłych czasów, już, może troszkę troszkę takim bardziej odpowiednikiem są były filmy i chociażby June. I no i nie będę spoilerował, dlaczego June mi się połączył w czasie z moją rozstaniami z Lavrundem, chociaż w ogóle takich motywów w tym komiksie nie było. Ale jednak powiązania jakieś nici są, więc pamiętacie, jeśli pamiętacie taki film sprzed 20 lat, no przed 12 June, to właśnie był to komiks taki obyczajowy o rozstaniach, o miłościach nastolatków. I tutaj mamy inne pokolenie, inne nastolatki, inne problemy, ale wciąż to są, że tak powiem, troszkę głupie nastolatki. No ja wiem, że nie można tak mówić, ale jednak każdy był nastolatkiem, był troszkę głupi. Więc z tym komiksem mam problem, bo najpierw jest ciągły spadek i nuda jak dla mnie. No, dlatego, że to jest komiks dla young adult, dla młodych, dorastających 13, 14, 15 latków. Nawet wizualnie jest on bardzo podobny, jak widzicie, i kolorystycznie do tej serii, która wydaje Egmont. Komiksy 13+, to są komiksy superbohaterskie, ale to jest najfajniejsza właśnie seria superbohaterska wydawana przez Egmont. Tu mamy moje rozstania z Lavrundem, Dean i też to tak właśnie jest to targetowane, myślę. Ale mówię, końcówka jest chyba najciekawsza i pokazująca pewne ważniejsze problemy w życiu niż to, że jakaś dziewczyna ciągle odchodzi, przychodzi i sobie ciebie, że tak powiem, wykorzystuje. To w każdej płci się znajduje, to jest uniwersalne, tak? I właśnie być może plusem i minusem tego komiksu jest uniwersalność,
Ale z drugiej strony wydaje mi się, że komiksy jak Fun Home, czy jak komiks, który zawsze mam problem z czytaniem, Stuck Rockberry Baby, szczególnie ten komiks, które pokazują pewne coming outowe, ważne problemy, no ale może wcześniej już tak nie trzeba, tak? Już nie trzeba pisać, nie wiem, o HIV, o problemach jakichś społecznych, bo już wszyscy to wiedzą i znają i dla nikogo nie jest to problem. W sensie bycie dziewczyny z dziewczyną, czy chłopaka z chłopakiem, tak? To już jest norma społeczna na pewno. Więc tych problemów już nie ma takich głębokich sensów w tym komiksie. Poza tym sensem właśnie z opowieścią o Doodle, która gdzieś tu się ciągle pojawia. Wydaje mi się, że to jest naprawdę komiks o niej, jak mówię, a nie o Freddym, ani o Laurze. Taki przewrotny i to właśnie jest plus tego komiksu i scenariusza Mariko Tamaki. Chociaż jak mówię, to nie komiks dla wszystkich, bo jednak myślę, że młodzież będzie się w tym zakochała, chociaż nie wiem, czy zrozumie przesłanie i opowieść o Doodle. No ale zobaczymy, jak to będzie. Przechodzimy do całkowicie innego świata, świata Julii, tak naprawdę czwartego komiksu z serii Archiwum Spraw Kryminalnych, bo jeszcze mamy serię Julia Przygody Kryminolożki i wydawnictwo Tore mówiło, żeby nie mylić tych dwóch serii, bo Julia z Przygody Kryminolożki ma żółty napis Julia, a czerwony to jest właśnie seria z Archiwum Spraw Kryminalnych. Ponieważ tak naprawdę ta czteroczęściowa teraz seria to jest ciągle jedna opowieść. Opowieść o Myrnie Harrod, czyli seryjnej morderczyni, którą nasza bohaterka przez poprzednie odcinki szukała, łapała. Myrna jest teraz przynoszona ze względu na dobre zachowanie do lżejszego więzienia, a Julia Kendall, która jest naszą bohaterką, Audrey Hepburn tak naprawdę, zajmuje się opowieściami właśnie z uczniami, opowiada o socjopatkach, kobietach i o tym, jak kiedyś myślano, że dlaczego kobiety są socjopatkami, psychopatkami, morderczyniami, a jak teraz mówi się inaczej. Dodatkowo jeszcze pomaga swojemu przyjacielowi w sprawach związanych z lichwiarstwem i te dwie historie, Myrny i lichwiarstwa, gdzieś tutaj się w pewnym momencie zazębiają. Myrna oczywiście idzie do więzienia o lżejszym ogólniejszym rygorze i, że tak powiem, zakochuje się w niej przełożona. Jak będzie dalej? No, zobaczycie. To jest kolejny, bardzo ciekawy, może nie ciekawy, nie bardzo ciekawy, ciekawy komiks, porządnie kryminalny, trochę pulpowy, włoski, za którym stoi tym razem scenarzysta Giancarlo Benardi, z ilustratorem jest Laura Zuccelli, tłumaczem Jakub Łagoda, więc oczywiście Tore, z Julia z Archiwum Spraw Kryminalnych, część czwarta, witaj ponownie Myrno. Przyjemna lektura, jak zwykle, mimo wzrostu cen, nie jest to drogie, bo 34 strony, czy 34 zł, czyli 128 stron za 34 zł, a pewnie można kupić to za jakieś 28 w internecie, więc to nie jest dużo, jak na wydatek co kilka miesięcy, no, co kilka dobrych miesięcy, tak, jeśli mamy tom czwarty teraz, a my chyba w 2020 gdzieś to zadebiutowało, jeśli dobrze pamiętam, w Polsce. Julia się, z tego co wiem, sprzedaje, jest popularna, nie jak Dylan Dog, ale nadal jest to fajne. No, czytałem ostatnio, że Zagor się najgorzej sprzedaje. No to szkoda, bo Zagor jest moim ulubionym komiksem, takim westernem. No, no na to Never jeszcze się pojawił science fiction, więc no, dużo się tego pojawia w Instatorze. Dobrze się wpasowało, wydaje mi się, że jest wielu wielbicieli ich komiksów, bo są łatwe w odbiorze, przyjemne w odbiorze, sympatyczne w odbiorze, a w dodatku nie są zbyt drogie. I to jest właśnie ich plus. Bo oczywiście można by taki komiks wydać w twardej oprawie w formacie A4, lakierowana okładka, ale po co? To komiks do czytania, a nie do wielbienia, więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobry trop komiksowy i jestem przyjacielem. Nie, może nie przyjacielem, ale jestem influencerem, o można powiedzieć tak, influencerem tego wydawnictwa i bardzo cenię Julię, bardzo cenię wszystkie inne komiksy i za każdym razem mówię, kupujcie wydawnictwo Tore, bo to jest naprawdę fajne. Oczywiście, jeśli lubicie łatwe, lekkie i przyjemne komiksy, kryminalne w tym przypadku jak Julia, to się wszystko bardzo ładnie czyta, przyjemnie i tyle. No a Audrey Hepburn wszyscy się kochali, więc jeśli kryminalożka ma twarz Audrey Hepburn, to trzeba to przeczytać.
I to tyle, jeśli chodzi o ten króciutki opis i opowieść o tym komiksie. I na koniec Bydlisław Madioka, trzeci komiks, który zakupiłem w czasie festiwalu komiksu. Trzeci komiks sprzed no, wielu lat, 2018 roku, PEC. Jeden z pierwszych komiksów wydawany przez Bydlisław Madioka. Scenarzystą i ilustratorem jest Martin Jimenez, tłumaczem Marek Cichy, 80 stron. I troszkę zaskoczenie, bo tak naprawdę to jest komiks z poznaku superbohaterów, który mógłby zostać wydany w jakiejś wydawnictwie typu Image Comics czy Dark Horse. Pets to opowieść o Luke'u, który jak wiele innych postaci zostaje porwany i stworzony z niego hybryda zwierzęco-ludzka. Był żołnierzem, wraca teraz do domu i, że tak powiem, nie ma łatwego życia. Próbuje być spokojny, ale, że tak powiem, no wszyscy ciągle jest atakowany, więc musi się walczyć. Więc na Ziemi pojawia się tak naprawdę nowa rasa, terroryzm, wojna, wszystko to właśnie gdzieś w kontekstach z Ameryki Południowej, więc tak naprawdę to jest wielka, gigantyczna metafora współczesnej Ameryki Południowej, pełnej terrorystów, układów, kartelów i naszego bohatera, który próbuje się, że tak powiem, temu sprzeciwić, ale jest taką hybrydą. Jak widzicie, ilustracyjnie jest bardzo ciekawie, agresywnie, tak można powiedzieć. Tylko jest poszatkowany właśnie na rozdziały, tak jakby był wydawany pewnie, może i był, w formie zeszytowej w poprzednim życiu, tak nie polskim. Więc taka ciekawostka zakupiona na festiwalu. Mojej żonie nie podobała się okładka, więc schowała mi je w takim półce, gdzie są komiksy, które jej nie podobają się, albo ilustracje, albo okładki, więc nie wiem, no chyba do ilustracji nic nie miała. Więc jeśli lubicie takie niezbyt, że powiem, ambitne, bo PEC nie jest jakąś mega ambitną opowiastką, jest opowiastką po prostu o bohaterze, który idzie i bije się co chwilę, tak? Trochę jak taki dawne Street Fightery w kontekstach właśnie postapokaliptycznych, militarnych, ale tak naprawdę opowiadający o Ameryce Łacińskiej. To PEC jest klamas. Dodatkowo można, warto powiedzieć, że on zwyciężył amerykański Top Cow Talent Hunt. To jest takie seria przez wydawnictwo Top Cow, który gdzieś kiedyś pojawiło się nawet w Polsce, gdy Tim Semik, już przemieniony na Fangomics, wydawał kilka komiksów. A to samo wyszło w NN Comics, cała ta seria, więc jeśli was to interesuje, to możecie gdzieś kiedyś zakupić. Nie jest to najciekawszy komiks. Chyba z tych trzech, to, które powiedziałem, jeszcze będzie czwarty, więc czekajcie. Najsłabszy fabularnie. To taka ciekawostka. Naprawdę żal nie było kupić za taką cenę. Nie będę mówił za ile, ale naprawdę. Było warto, chociaż nie był to zbyt, że tak powiem, ambitny na opowieść. No bo nie jest. Ale za to mega ambitną i bardzo interesującą opowieścią jest epilog. Bardzo, myślę, że, bardzo ciekawy komiks. Myślę, że on będzie gdzieś wysoko. Jeśli nie, to w moim rankingu będzie wysoko. Pablo Velarde, opowieść o młodym dziennikarzu, który dowiaduje się prawdy, a może nie, kto to wie, o swoim ojcu. Alfonso Mendozie, który był złym, okrutnym cenzorem, łamiącym kariery wielu, wielu osób. Pablo Velarde, 240 stron, wydawnictwo Team of Comics. Z jednej strony próba rozliczenia się z przeszłością hiszpańską, a z drugiej strony, a z trzeciej strony właśnie zderzenie mitu z rzeczywistością. Taki, no to też w kontekstach dziennikarskich bardzo ciekawa opowieść. Po tym komiksie opowiedzieliśmy w trzeciej osobie. Moje rozstanie z Laurą Dean, scenarzystką jest Mariko Tomaki, znana z Spinnego Lata, ilustrator jest Mary Valerie O'Connell, w tym jest o Kultura Gniewu. Komiks o Freddy, dziewczynie, która się spotyka z Laurą Dean. Wątków LGBTQ tutaj wiele, a tak naprawdę najważniejsza jest wątek poboczny jej przyjaciółki Doodle. Nie będę spoilerował, ale miałem problem z tym komiksem przez długi czas, ale później mi się na końcu spodobał, ale wydaje mi się, że to komiks dla young adult, nie dla wszystkich. I myślę, że taka konkurencja troszkę dla Heart Stopera, tak? Nie Breaker, Heart Stopera, wydawnictwo Jaguar. Ciekawszy, mniej nudny, chociaż też troszkę taki nudny, ale może dlatego, że to właśnie nie dla mnie komiks, ale dla młodzieży bardziej. Więc się nanudziłem, ale na końcu było nawet przyjemnie. Julia, czyli czwarty tom z Archiwum Spraw Kryminalnych, witaj ponownie Myrno, scenarzysta Cardo Bernardi.
Berardi, ilustratorem Laura Zuccelli, tłumaczem Maja Kuba-Goda, czyli wydawnictwo jak zwykle Tore, komiks o naszej kryminolożce i o Myrnie, która no, przez 3 tomy jej sprawiała problemy, ale teraz jest w więzieniu, więc jest troszkę łatwiej. Dodatkowo sprawa z lichwiarstwem, gdzieś to się pojawia, wszystko to się w pewnym momencie zazębia, nadal przyjemnie, może nie mega ambitnie, ale tak przyjemna lektura kryminalna na chłodniejsze coraz noce. I na kolei Pets autorstwa Martina Jimeneza, czyli taki super bohater science fiction, ludzka hybryda stworzona przez kosmitów. Nasz bohater Luke, który właśnie został porwany, z nim eksperymenty robiono. Później poszedł do wojska, walczył, mordował i teraz próbuje dojść do domu i odpocząć, no ale nie dają mu odpocząć. Taki klasyczny Street Fighter-owy komiks. Nie dla wszystkich, i z strony wizualnej i fabularnej, ale ponieważ miałem go w rękach, to o nim troszkę opowiadam. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy komiksologos. Przepraszam za kota, który mnie gdzieś tam drapał. Przepraszam za sąsiada, który puścił muzykę w pewnym momencie, bo tam chyba nie słyszeliście. I to tyle, jeśli dzisiejszego odcinku, widzimy się wkrótce z kolejnym. A, no i pamiętajcie o epilogu, naprawdę super komiks.